Ewa Wachowicz wrzuciła do sieci bajeczny film ze ślubu. Goście nie zapomnieli o tej jednej tradycji. Ewa Wachowicz 2 września poślubiła Sławomira Kowalewskiego. Gwiazda Polsatu i dziennikarz radiowy złożyli małżeńską przysięgę w Krakowie w kościele św. Piotra i Pawła. Po wyjściu ze świątyni na młodą parę czekała wzruszająca niespodzianka. Goście nie zapomnieli o pięknej tradycji, co uwidocznione jest na pięknym filmiku. Przyjęcie weselne Ewy Wachowicz i Sławomira Kowalewskiego odbyło się kilka kilometrów od Krakowa Zamku w Przegorzałach, w którym obecnie mieści się kompleks hoteli i ekskluzywne restauracje. Zaprosili na nie gości, wśród których nie zabrakło znanych osobistości. Ewa i Sławomir obsypani. Była Miss Polonia, kulinarna ekspertka i gwiazda Polsatu pochwaliła się już serią ślubnych zdjęć na swoim profilu na Instagramie. Nasz najszczęśliwszy dzień, napisała, a w niedzielę udostępniła wzruszający filmik. Nagranie upamiętnia wyjście małżonków z kościoła. To niezwykle ważny moment, wtedy to bowiem zakochani po raz pierwszy pokazują się publicznie jako małżeństwo. Tłumnie zgromadzeni przed kościołem goście obsypali nowożeńców płatkami kwiatów.